Ja się nazywam Jowita Wycisk, pracuję na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego jestem współzałożycielką Fundacji Tęczowe Rodziny, więc dzisiaj jestem trochę w roli gospodyni, a trochę gościni, ale raczej bardziej jednak gospodynią się tutaj czuję. I chciałabym powiedzieć dzisiaj w ramach tego webinarium o zagadnieniach, które są związane z funkcjonowaniem tęczowych rodzin w Polsce. Taki wybór, którego tutaj dokonałam, był takim wyborem trochę pomiędzy tym, co wynika z badań, tym, co wynika z takiego naukowego podejścia, ale też tym, co związane jest z wieloletnimi doświadczeniami kontaktu z rodzinami tęczowymi w Polsce i troszeczkę za granicą, bo miałyśmy tutaj z Asią też taką możliwość, ale oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, to to, jak te rodziny radzą sobie tutaj u nas w kraju. I w ramach tej dzisiejszej prezentacji chciałabym poruszyć kilka wątków. Też zdaję sobie sprawę z tego, że wśród osób, które się na to webinarium zapisały, znajdują się zarówno osoby, które reprezentują tęczowe rodziny, ale też osoby, które potencjalnie mogą pracować z takimi rodzinami w ramach swojej praktyki psychologicznej czy też pedagogicznej. Tu od razu odniosę się do takich dwóch pytań, które się pojawiły i być może nie udzielę na nie odpowiedzi. To były pytania dotyczące, takie bardziej ogólne powiedziałabym, które dotyczyły pracy z nastolatkami z mniejszości LGBT+, na przykład w szkole. Ja rzeczywiście będę się tutaj koncentrowała na pracy z tęczowymi rodzinami, to znaczy z takimi rodzinami, w których osoby z tej mniejszości wychowują dzieci. Ja oczywiście, jeżeli będzie też czas na to, żeby się na tym wątku zatrzymać, bo też sobie wyobrażam, że on jest żywy i jakoś być może nawet bardziej absorbujący niż wątek tych tęczowych rodzin, to również polecę może jakieś materiały na ten temat. W każdym razie najpierw chciałabym właśnie powiedzieć o tym, o jakich rodzinach będę mówić, potem chcę się odnieść do takiego pytania, które bardzo często pada, ile właściwie jest tych rodzin i ile tych rodzin żyje w Polsce. Krótko chciałabym przedstawić Paniom historię badań psychologicznych na temat tęczowych rodzin. Ta historia jest już dosyć długa na świecie, więc troszeczkę o tym chciałabym powiedzieć. I odnieść się bardzo ogólnie do takiego pytania o różnice w dobrostanie dzieci i w kompetencjach wychowawczych rodziców pomiędzy właśnie rodzicami nieheteronormatywnymi, a rodzicami, którzy wychowują swoje dzieci w heteronormatywnych związkach. Następnie chciałabym powiedzieć o stresie mniejszościowym, którego te rodziny mogą doświadczać i mogą go doświadczać dzieci, które są w tych rodzinach wychowywane. No i parę słów o tym, jak te rodziny wspierać. Chociaż tutaj od razu też powiem, że temu ostatniemu pytaniu będzie poświęcony jeszcze jeden webinar, który zamierzamy zorganizować w ramach naszego projektu. Poprowadzi go pani dr Anna Strzałkowska z Uniwersytetu Gdańskiego, która również partycypowała w takim projekcie międzynarodowym, który miał na celu opracowanie pewnego programu szkoleniowego dla właśnie profesjonalistów, profesjonalistek pracujących z rodzicami i z dziećmi, z rodzinami w takich obszarach jak szkoła, służba zdrowia czy właśnie poradnictwo. Także być może na tym wątku ostatnim się zatrzymam na tyle, na ile będzie potrzeba. Może rzeczywiście to jest też taki najbardziej dyskusyjny wątek i pewnie nie dość o tym mówić, nawet jeśli go dzisiaj poruszymy i poruszymy go jeszcze raz, to pewnie i tak będzie o czym mówić. No i pierwsze pytanie, rodziny tęczowe, czyli jakie? Najpierw chciałabym zaznaczyć, że generalnie rzecz biorąc, wraz z takimi przemianami społecznymi, których trochę jesteśmy świadkami, trochę one mają charakter już historyczny, a które
zachodzą w nowoczesności i po nowoczesności. Widzimy też wzrastające zróżnicowanie życia rodzinnego, to znaczy ten krajobraz rodzinny się zmienia. Mamy coraz więcej takich rodzin, które odbiegają od tego modelu, do którego być może jesteśmy jakoś tak mentalnie najbardziej przywiązani wciąż. Na przykład w 2015 roku w Polsce 22% dzieci urodziło się poza małżeństwami, co pokazuje pewną tendencję, jeżeli chodzi właśnie o te zmiany. I te rodziny nuklearne, czyli te, które się składają z mamy, taty i dzieci, one wciąż mają się dobrze, ludzie decydują się na to, żeby takie rodziny zakładać. Najczęściej, tak, w największym stopniu. Też nie zawsze jednak decydują się na to, żeby formalizować związki, w których żyją. Natomiast oprócz tych rodzin coraz częściej zdarza się, że rodzice samodzielnie wychowują dzieci, albo że rodzice decydują się na to, żeby się rozejść ze swoim partnerem, z którym już mają dzieci, i założyć kolejne związki. I to są te rodziny patchworkowe, w których często dzieci mają, jakby mieszkają, tak, ze swoimi rodzicami, ale też właśnie z tymi nowymi partnerami swoich rodziców. I w tym krajobrazie pojawiają się też właśnie rodziny osób, które decydują się na to, aby żyć w związku z osobą tej samej płci, bo o tych głównie tutaj rodzinach będę dzisiaj mówiła. I najogólniej rzecz biorąc, rodziny par osób tej samej płci, które wychowują dzieci, można podzielić na takie dwie, powiedziałabym, grube, tak, grupy, a mianowicie na rodziny rekonstruowane, czyli te, które zazwyczaj powstają po rozpadzie wcześniejszego związku heteroseksualnego, i zazwyczaj matka, z którą zazwyczaj dzieci zostają, wiąże się z kobietą i razem wychowują dzieci z tego wcześniejszego związku. Ale mamy też drugą grupę planowanych rodzin, rodzin, w których dwie osoby decydują się na to, aby powołać dziecko do życia, aby wspólnie je wychowywać lub też aby je adoptować. Tutaj nie zaznaczyłam tej adopcji pewnie dlatego, że ona w Polsce jest prawdopodobnie najtrudniejsza do przeprowadzenia, na pewno jest niemożliwa dla dwóch osób tej samej płci. Zresztą podobnie te metody wspomaganego rozrodu, one także nie są w Polsce dostępne, ale są dostępne za granicą, i z tych metod w tej chwili dostępnych za granicą często polskie pary korzystają. Jednakże pamiętając o tym, że to są bardzo, że to jest taki bardzo gruby podział, chciałabym też pokazać paniom przykłady, które są inspirowane prawdziwymi historiami rodzinnymi. Przykłady, które pokazują na to, że ten gruby podział jest właśnie taki dość upraszczający, czyli on nie odzwierciedla takiego zróżnicowania tych rodzin, z którym w rzeczywistości mamy do czynienia. Po pierwsze dlatego, że dzieci, które wychowują się w tego typu rodzinach, na przykład w rodzinach planowanych, one, jeśli są wychowywane przez dwie kobiety, a tych rodzin w Polsce jest najwięcej, to też zdarza się, że mają tatę, który od początku jest włączony w ten proces wychowania dziecka, bo jest na przykład przyjacielem rodziny, przyjacielem pary lesbijek, i decyduje się, czy decydują wszyscy w trójkę na to, żeby sprawować opiekę rodzicielską nad dzieckiem. Oczywiście tutaj mówimy o takiej sytuacji, w której rzeczywistość taka prawna nie odzwierciedla tej rzeczywistości rodzinnej, w tym sensie, że prawa rodzicielskie mają te osoby, które są wpisane w akt urodzenia, czyli przede wszystkim jest to kobieta, która rodziła dziecko. Ewentualnie właśnie ojciec, ale to jest też kwestia jakoś negocjowalna, tak? Również warto zauważyć, że są potencjalnie takie rodziny,
w których zdarza się bardzo rzadko w Polsce, ale zdarzają się takie rodziny, w których to para mężczyzn sprawuje opiekę nad dzieckiem. Ja osobiście znam jedną taką sytuację, jedną taką rodzinę, w której właściwie dzieci już są dorosłe, także jest to chyba najtrudniejsze do zrealizowania dla mężczyzn, żeby móc wychowywać dzieci wspólnie. Nawet jeżeli zdarza się, że któryś z mężczyzn z pary podejmuje taki trud, aby starać się o adopcję dziecka, co jest możliwe, to, no to myślę, że jeżeli już to się udaje, to traktuje tę rodzinę jako bardzo cenny skarb i też nie ujawnia się z tym. Więc częściej zdarza się, że mężczyźni wychowują dzieci pochodzące ze związków heteroseksualnych, po prostu wcześniejszych, pozostając w relacji z tymi dziećmi. Kolejne dwa przykłady dotyczą takich okoliczności, w których mamy rodzinę rekonstruowaną, która jednak powstała po rozpadzie relacji jednopłciowej, czyli te rodziny też są narażone na rozpad. No i w związku z tym może się zdarzyć tak, że rodzina rekonstruowana nie zawsze jest tą rodziną taką, można by powiedzieć, postheteroseksualną. Lub też rodziny rekonstruowane, w których obie kobiety wnoszą niejako swoje dzieci z poprzednich związków i wychowują je żyjąc razem, mieszkając razem. I dzieci w ten sposób tworzą właśnie taką patchworkową rodzinę, ale jest to właśnie rodzina, w której ci ojcowie są gdzieś poza takim codziennym kontaktem. Czasami zdarza się też, że te rodziny stosują opiekę naprzemienną, tak, że na przykład dziecko mieszka przez tydzień z jednym rodzicem i przez tydzień z drugim. Takie sytuacje też się zdarzają. Ktoś ma chyba niewyciszony mikrofon, więc pewnie łatwiej by było, gdyby można było te mikrofony wyciszyć. To moja prośba. Ja tutaj jeszcze próbuję. Proszę, ale chyba mi się to nie uda. No dobrze. I teraz przechodząc do kolejnego wątku, czyli ile jest tych rodzin. Nie mamy danych na ten temat i w Polsce nie będziemy mieć tych danych, myślę, jeszcze długo. Tak? W Stanach Zjednoczonych, gdzie tu się akurat posługuję takim przykładem z Stanów Zjednoczonych, to są dane pochodzące z odpowiednika naszego GUS-u, prawie 15% spośród ponad miliona par jednopłciowych ma pod opieką przynajmniej jedno dziecko poniżej 18 roku życia. W większości są to kobiety, rzadziej zdarza się, że decydują się na to mężczyźni. Też częściej niż pary heteroseksualne, pary jednopłciowe decydują się na to, żeby adoptować dzieci lub być rodziną zastępczą, co jest też zrozumiałe. W Polsce od kilku lat właściwie w wielu źródłach można się natknąć na to, że szacunkowo prawdopodobnie około 50 tysięcy dzieci wychowuje się w tego typu rodzinach, ale są to szacunki. Prawdopodobnie też są to dość zaniżone szacunki, ale właściwie no, możemy się tylko na tych szacunkach opierać z tego względu, że po pierwsze nie mamy żadnej możliwości ustawowej, żeby jakoś stwierdzić, ile rzeczywiście dzieci pozostaje pod opieką par osób tej samej płci, no bo nie ma żadnych rozwiązań prawnych. No a po drugie, no poziom homofobii jest tak duży, że wiele z tych rodzin żyje w ukryciu. Więc właściwie jest to taka szara strefa. Mówimy o takim zjawisku, co do którego istnienia nie mamy wątpliwości, ale które, no, które jeśli chodzi o liczby, jest w tej chwili w Polsce niemożliwe do opisania.
doniesienia na temat tego, na temat, no, jakieś doniesienia przynajmniej, tak, na temat właśnie tego, ile takich rodzin w Polsce jest, możemy znaleźć w takim projekcie Rodziny z wyboru w Polsce. To jest projekt, który został zrealizowany w 2014 roku. Powstał pierwszy raport taki ilościowy właśnie z tego projektu. To był raport, który dotyczył generalnie rzecz biorąc osób LGBT+, czyli szeroko rozumianej mniejszości, których w sumie około 3000 wzięło udział w tym badaniu i 9% z tych osób, czyli 248 osób dokładnie, zadeklarowało, że ma dziecko. Przy czym to posiadanie dziecka nie przekłada się koniecznie na to, że się z tym dzieckiem zamieszkuje i że się sprawuje opiekę nad tym dzieckiem. Jednakże 3/4 dzieci w momencie badania było, miało 18 lat lub mniej, co oznacza, że no, często były to właśnie dzieci, które jeszcze takiej opieki stałej wymagały. 80% tych rodzin to były rodziny rekonstruowane, 8% to były rodziny planowane, natomiast 5% to było rodzicielstwo samodzielne, natomiast zdarzały się też przykłady osób, które na przykład jakby stanowiły rodzinę zastępczą dla dzieci lub też adoptowały dzieci, tak? Co no, prawdopodobnie wymagało też dużych starań i w raporcie nie mieliśmy dostępu do tego, żeby jakoś szczególnie się tym sytuacjom bliżej przyjrzeć. Około 70% kobiet wychowywało dzieci z aktywnym udziałem partnerki, a także z udziałem ojca, więc często to było właśnie takie łączone, tak? Łączona opieka nad dziećmi. Jeśli chodzi o mężczyzn, to oni wychowywali swoje dzieci z matką dziecka, ale też ze swoim partnerem, czyli można sobie wyobrazić, że właśnie były to sytuacje, w których ojcowie utrzymywali kontakt z matką i z dzieckiem, no a jednocześnie mieli też partnera tej samej płci. Bardzo rzadko się zdarzało, żeby mężczyźni właśnie zamieszkiwali z dzieckiem i wychowywali dziecko z partnerem lub samodzielnie, były to jednostkowe przykłady. Tutaj jeszcze taka może bardziej ciekawostka, jak się dzieci zwracają do tych rodziców, partnerów rodziców, tak? W rodzinach planowanych były to tylko rodziny kobiece, 6% dzieci zwracało się do tej mamy społecznej mama, natomiast w pozostałych przypadkach albo dzieci zwracały się do rodziców społecznych ciocia, wujek, albo zwracały się do nich po imieniu. Tutaj trochę też jako ciekawostkę pokazuję właśnie nie od strony badań, tylko od strony tego, jak to wygląda w na przykład takiej grupie na Facebooku, ponieważ te rodziny się na Facebooku kontaktują ze sobą, tworzą różne mniejsze czy większe grupy, również lokalne, po to, żeby się jakoś wspierać i żeby się też poznać, żeby poznać po prostu inne tęczowe rodziny. Więc tutaj pokazuję taki właśnie przykład wymiany informacji między osobami, które dołączyły do grupy i tymi, które już w grupie są i wymieniają się właśnie informacjami o tym, kto ma dzieci w jakim wieku, jak to przebiega, jak to wygląda. Te grupy, jak można sobie wyobrazić, są utajnione. Był taki moment kilka lat temu, że te jeszcze no, przed 2015 rokiem, że były grupy jawne, ale one się szybko utajniły wraz z rozwojem sytuacji w naszym kraju. Jak Pani widzicie, wiele jest tutaj takich sygnałów, w których tych dzieci w tych rodzinach wychowuje się wiele, jakby można znaleźć, zwłaszcza w miastach, tak, dosyć łatwo tego typu grupy.
No właśnie osoba, która tutaj dołączyła, napisała, że jest pozytywnie zaskoczona tym, że tyle nas jest, że chciałaby wszystkie te osoby poznać, więc ten kontakt potencjalnie jest możliwy. I teraz przejdę do takiego wątku dotyczącego właśnie historii badań psychologicznych na temat rodzin osób LGBT z dziećmi. LGBT+, może powinnam już w tej chwili dodać, bo oczywiście te badania się coraz bardziej poszerzają również na osoby, które określają się w też sposób wykraczający poza ten akronim. I może zacznę od tego, żeby troszeczkę nakreślić kontekst historyczno-kulturowy prowadzenia tych badań, dlatego że warto zdawać sobie sprawę z tego, że kiedy często pojawia się takie pytanie, to jakie są te rodziny i czym one się różnią od tych tak zwanych, tak, normatywnych rodzin, to no właściwie biorąc pod uwagę to, że te badania na świecie prowadzi się od lat 70., czyli od momentu, kiedy nastąpiła depatologizacja homoseksualności w klasyfikacji DSM, czyli tej amerykańskiej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Później w 91 roku nastąpiła też depatologizacja homoseksualności w klasyfikacji ICD, i czyli tej tutaj, którą my się posługujemy, tak, ale też wczesny kontekst prowadzenia tych badań psychologicznych to był kontekst, w którym często wyniki tych badań, no jakby było zapotrzebowanie na nie z tego względu, że zdarzały się po prostu sytuacje, w których odbierano kobietom prawo do opieki nad dzieckiem ze względu na to, że właśnie kobieta żyła z partnerką, lub też nakładano na kobietę taki wymóg, żeby ona żyła w taki sposób, żeby ta partnerka na przykład nie mieszkała z tą kobietą, tak, z tą mamą, bo to stwarza taką jakby możliwość narażenia dziecka na jakiś rodzaj urazu, tak, jeżeli ono zobaczy, że między tymi kobietami jest jakaś intymna więź, taka erotyczna więź. I nie wiem, bo coś tu się wydarza. Dobra, chyba nic. I więc to był kontekst, w którym te badania się rozpoczynały, rozpoczynano je prowadzić, a jednocześnie no, taki kontekst, w którym jednak też myślenie o płci i o takim, o rolach płciowych, o tożsamości płci, o tym, jaka jest rola mężczyzn i kobiet, to było myślenie, które się no, w latach 60., 70. zmieniało oczywiście dość intensywnie ze względu na rozwój przede wszystkim drugiej fali feminizmu, ale też jednak bardzo mocno było nacechowane takim jeszcze tradycjonalistycznym myśleniem i oczekiwaniami społecznymi. Więc warto mieć świadomość, że kiedy zadajemy pytania dotyczące tego, co mówią badania, no to musimy wiedzieć, że te badania się zmieniały w ciągu tych dziesięcioleci, że one też ewoluowały i na to miały wpływ właśnie po pierwsze takie czynniki jak to, że w ogóle życie rodzinne się zmieniało, o czym tu mówiłam na początku, ale też to, że właśnie rozwijały się te ruchy emancypacyjne i to nie tylko ruchy, ten ruch gejowski, tak, czy gejowsko-lesbijski, ale też właśnie inne ruchy emancypacyjne w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza to też był, jakby też innych mniejszości dotyczyły te zmiany. No nastąpiła ta depatologizacja homoseksualności, o czym tutaj też wspominałam. Jednocześnie miejmy też świadomość, że końcówka, ostatnie 30 lat XX wieku to jest też rozwój metod wspomaganego rozrodu, który umożliwia parom heteroseksualnym, parom bezpłodnym korzystanie, tak, z tych metod wspomagania i możliwość posiadania dzieci, ale też zaczynają z tych możliwości korzystać pary osób tej samej płci. Następuje wzrost, też ogólny wzrost akceptacji, widoczności i akceptacji osób homoseksualnych w przestrzeni publicznej
I prowadzi to wszystko do licznych zmian prawnych, które są wprowadzane w kolejnych obszarach na świecie, w kolejnych państwach na świecie. Oczywiście przede wszystkim w krajach anglosaskich. Tutaj pokazuję panią mapę, która odzwierciedla ten stan prawny w pewien sposób. To jest mapa ściągnięta ze strony organizacji międzynarodowej, która właśnie zrzesza różne organizacje działające na rzecz osób LGBT+, więc jest ona co roku aktualizowana i na tej mapie te niebieskie, granatowe obszary są takimi obszarami najbardziej postępowymi, na no, te czerwone, brunatne przeciwnie. Tutaj też być może panie to widzicie, może można sobie troszeczkę powiększyć, można też sobie tę mapę znaleźć po prostu w internecie i ją na spokojnie sobie prześledzić, do czego zachęcam, bo są też zaznaczone takimi zielonymi kółeczkami i prawa właśnie dotyczące możliwości zawierania związków partnerskich albo związków małżeńskich i adopcji dzieci przez pary osób tej samej płci. I ponieważ tutaj ta mapa odzwierciedla różne prawa, nie tylko prawa związane właśnie z tym obszarem rodziny, no więc jeśli byście pani potrzebowały takiej bardziej precyzyjnej informacji, no to można sobie ją prześledzić. Przepraszam bardzo. Tutaj jest sama Europa, no i to jak wygląda to ustawodawstwo w Europie. I generalnie jeden z tych wcześniejszych naszych webinarów, czy właściwie do pewnego stopnia obydwa były poświęcone tym kwestiom prawnym, więc ja na pewno w nie tutaj nie będę wnikać, ale jednak podkreślę, że te kwestie prawne, one tworzą pewien kontekst też dotyczący życia tych rodzin, który ma potencjalnie wpływ na ich samopoczucie i na ich dobrostan. I teraz wracając do tego wątku badań, chciałabym powiedzieć, że można w sumie wyróżnić, i tutaj Fiona Tasker, taka właśnie badaczka tęczowych rodzin, wyróżniła cztery takie fale badań nad rodzicielstwem osób nieheteronormatywnych. Pierwsza fala to były badania, przede wszystkim badania rodzicielstwa lesbijek, czasami też gejów, ale znacznie rzadziej, które zaczęły się właśnie pod koniec lat 70. To były początkowo studia przypadków, badania jakościowe, badania prowadzone na stosunkowo niewielkich grupach. Ale chcę tutaj wspomnieć o takim właśnie badaniu podłużnym, które zostało przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęło się ono w 76 roku, zakończyło w roku 1990 i tam, jak widzicie, panie, 27 matek określających się jako lesbijki brało udział w tym badaniu, więc to jest oczywiście bardzo mała grupa i do nich dobrana grupa kontrolna 27 matek samodzielnych, heteroseksualnych. Przepraszam. Jakaś siowita wycisk, który robi badania już nad tęczowymi rodzinami. Przepraszam, będę chyba czasem wyciszała mikrofon, ponieważ dopada mnie kaszel. Też bym prosiła państwa też o wyciszenie mikrofonów, bo tutaj słyszę czasami jakieś komentarze z ofu. Ja wyciszam, ale zawsze po chwili dopiero, przepraszam. Nic nie szkodzi. I to było takie badanie, w którym, no badanie podłużne to oznacza, że po prostu te kobiety kilkakrotnie były poddane temu badaniu. To znaczy tu akurat w tym wypadku to były dwa etapy, gdzie brano pod uwagę relacje rodzinne tych dzieci, relacje rówieśnicze, ogólne wskaźniki ich dobrostanu, również intymne relacje dorosłych dzieci, doświadczenia stygmatyzacji w takiej retrospektywnej ocenie, czy też poziom jawności rodziny. Więc oczywiście, jak widać, były tutaj takie rzeczy, które można było sprawdzić i porównać jakby z tą grupą kontrolną, ale były też takie, które, no, których porównać nie można było, no bo poziom jawności rodziny, tak, czy też kwestia stygmatyzacji. No tutaj akurat te stygmatyzacje rzeczywiście
badano. Natomiast te badania generalnie rzecz biorąc nie wskazywały na to, żeby jakieś negatywne konsekwencje wynikały z wychowywania dzieci przez te kobiety. Nie wszystkie te kobiety były też, co może warto podkreślić, w związkach, czy też ich sytuacja taka osobista była zróżnicowana, bo niektóre z nich były w związkach i partnerka mieszkała z kobietą i z dzieckiem, inne z kolei były w związkach, ale nie zamieszkiwały razem, a inne były samodzielne. Więc jeśli weźmiecie Pani pod uwagę, że to jest w sumie bardzo mała grupa, to też te różnice międzygrupowe musiałyby być bardzo duże w ogóle, żeby można było je jakoś zdiagnozować czy chwycić. Także to było też zresztą przedmiotem krytyki tych wczesnych badań. Również wskazywano właśnie na to, że tutaj no były to jednak wszystko rodziny, które powstały po rozpadzie wcześniejszych związków. Ojej, i teraz nie wiem czemu, nie mogę przesunąć, a nie, już mogę. Więc tak, i teraz druga fala badań to rozpoczęła się w latach 90. i ona dotyczyła przede wszystkim również badania rodzicielstwa lesbijek, w mniejszym stopniu gejów, ale tym razem rodzin planowanych, czyli tych, które były zakładane już przez osoby zainteresowane tym, aby mieć taką rodzinę od początku, tak, z partnerem, partnerką tej samej płci i wspólnie wychowywać dziecko. Tutaj takim no, sztandarowym przykładem jest bardzo rozbudowany projekt prowadzony w Stanach Zjednoczonych. Tam bardzo duży zespół uczestniczył w tym projekcie. Zachęcam, można sobie znaleźć go w sieci i zobaczyć, tam jest kilkadziesiąt artykułów publikowanych od 1994 roku do dziś. I one dotyczą bardzo też zróżnicowanych kwestii. Również w pewnym momencie tam badaczki prowadzące ten projekt nawiązały kontakt z badaczkami z takiego projektu duńskiego, który właśnie jako przykład trzeciej fali chciałam pokazać, po to, żeby porównać, jak wygląda sytuacja kwestii stygmatyzacji dzieci w Stanach Zjednoczonych i w Holandii. Oczywiście to jest holenderski projekt, nie duński, przepraszam, się tutaj przejęzyczyłam. I no jak się można spodziewać, w Holandii ta kwestia stygmatyzacji jest znacznie bardziej ograniczona, jednak te postawy Holendrów są bardziej przyzwalające, liberalne, takie akceptujące. Wracając jeszcze do tej drugiej fali, podaję tutaj przykład tego badania, bo to jest bardzo znane badanie, chociaż też warto zwrócić uwagę na to, że tutaj właściwie również mamy stosunkowo niewielką grupę przez cały czas, tak? Czyli to są te 84 planowane rodziny lesbijek, 84 matki biologiczne uczestniczyły w tym badaniu, 70 matek społecznych. One też pochodziły z pewnych specyficznych, jak można sądzić, kręgów kulturowych, takich no, pewnie też zaangażowanych w ruchy emancypacyjne. One jakby zbierano te osoby od 86 roku do przez kilka lat, tak, od momentu, kiedy one zjawiały się w klinikach wspomaganego rozrodu po to, żeby poddać się zabiegowi sztucznego zapłodnienia i potem utrzymywano z nimi kontakt przez no, 25 lat de facto, czy nawet więcej, bo właściwie od momentu ciąży, tak, do właśnie ukończenia 25 roku życia i te osoby, zdaje się, wciąż pozostają właśnie w kontakcie z badaczkami i ten projekt przez cały czas jest kontynuowany, wciąż pojawiają się nowe teksty. One również, zarówno te badania pierwszej, jak i drugiej fali, generalnie rzecz biorąc, pokazują i wspierają tą hipotezę braku różnic, co jednak też bywa kwestionowane, ale o tym za chwilkę. Teraz dwa słowa na temat trzeciej fali. Ta trzecia fala dotyczy już może jakby jest mniejszy nacisk na te badania porównawcze, czyli badacze, badaczki zaczęli zadawać pytania dotyczące tego, jaka jest specyfika właściwie tych rodzin, jaka jest specyfika
rozwoju tych rodzin. W obszarze tej trzeciej fali zaczęto poruszać też kwestie stresu mniejszościowego, zaczęto zwracać uwagę na to, co już wcześniej gdzieś tam w tych badaniach porównawczych też się pojawiało, ale jednak tutaj zostało jakby wyeksponowane, tak, wyciągnięte na pierwszy plan, ponieważ zwracano uwagę na to, że taki złoty standard, którym jest rodzina heteronormatywna, do którego przez cały czas odnoszono te uzyskiwane dane, że właściwie jakby zakwestionowano zasadność traktowania rodziny heteronormatywnej jako takiego standardu, który jest standardem zdrowia, bezpieczeństwa, prawidłowego rozwoju. I w związku z tym pojawiły się badania, które właśnie próbowały uchwycić tę specyfikę, no i właśnie odpowiadać na pytanie, jak te rodziny radzą sobie i czy doświadczają na przykład odrzucenia i jakiegoś subiektywnego poczucia stygmatyzacji, czy doświadczają jakiegoś specyficznego stresu rodzicielskiego czy stresu, który jest związany z opieką nad dziećmi. Właśnie w ramach tego holenderskiego projektu autorki, bo to również głównie kobiety, stwierdziły, że zwykle matki społeczne mają taką, można powiedzieć, taki wewnętrzny przymus udowadniania postronnym czasami obserwatorom tego, że są wystarczająco dobrymi rodzicami, że sprawują opiekę nad dzieckiem w sposób prawidłowy. I to wynika właśnie z takiej, no z takiego poczucia, tak, że one jak w tej roli rodzicielskiej są poddawane jakiemuś takiemu bardzo specyficznemu oglądowi, bardziej rygorystycznemu. To również badanie podłużne, chociaż oczywiście też zaznaczę, że w tych badaniach pierwszej, drugiej i trzeciej fali stosowano również inne badania, tak? Czyli nie tylko te badania podłużne, ale też po prostu szereg badań poprzecznych, które prowadzono na konkretnych grupach. Zazwyczaj te grupy były dobierane metodą kuli śnieżnej, ale wraz ze zmianami prawnymi, które postępowały, pojawiła się możliwość korzystania też z danych, które są zbierane w inny sposób, czyli właśnie na przykład danych, które są zbierane przy okazji spisów powszechnych albo przy okazji realizowania dużych projektów badawczych dotyczących na przykład zdrowia psychicznego dzieci, tak, czy osiągnięć związanych z edukacją. I czwarta fala badań, czyli taka fala, o której możemy mówić jakby od początku drugiej dekady XXI wieku, to są badania, które właściwie no, zmieniają już całkowicie paradygmat myślenia o rodzinie. To znaczy gdzieś wychodzą z takiego założenia, że to osoby, które rodzinę tworzą, jakby decydują o tym, kto właściwie tą rodziną jest i to określają. I to są głównie badania jakościowe, które śledzą losy rodzin, w których żyją i sprawują opiekę nad dziećmi osoby biseksualne, osoby transpłciowe i często właśnie są to badania jakościowe, ale też na przykład pojawiają się badania dotyczące funkcjonowania osób transpłciowych w roli rodziców i też przechodzenia przez proces tranzycji rodzica i to, jak rodzina sobie radzi z tym procesem, jak dzieci też sobie radzą z tym procesem tranzycji rodzica. Wydaje mi się, że tutaj te badania się właśnie w tej chwili bardzo intensywnie rozwijają. Sama jakoś nie śledzę bardzo tego wątku, dlatego że mi osobiście najbliższa jest ta trzecia fala, to znaczy kwestie właśnie związane ze stresem mniejszościowym. Być może też dlatego, że one są po prostu w Polsce bardzo, jak sądzę, żywotne. I teraz ja tak przygotowując tutaj się dzisiaj na to nasze spotkanie, zastanawiałam się, jak w ogóle tutaj podejść do tej kwestii i co paniom powiedzieć na temat wyników tych badań, dlatego że właściwie
No można powiedzieć, że tak, że liczba tych badań jest, to jest, jest naprawdę duża. To znaczy, to myślę, że to jest jakieś no, około kilkuset, tak, badań, które przeprowadzono na ten temat, różnych, co nie oznacza, że wszystkie one były prowadzone na różnych próbach. To bym też chciała podkreślić. Te badania się z jednej strony zmieniają w takim sensie, że pojawiają się kolejne głosy krytyki dotyczące zwłaszcza tych właśnie pierwszych badań, czyli na przykład taki ważny głos krytyczny zgłosiło dwoje socjologów nauki, którzy się tak dość wnikliwie przyglądali temu, jak w ogóle te badania się robi, i to oni właśnie sformułowali tę tezę i trochę podważyli zasadność odnoszenia i porównywania dzieci wychowywanych przez rodziców nieheteronormatywnych z dziećmi wychowywanymi przez rodziców heteronormatywnych i wyciągania z tego wniosków na temat jakby istnienia pewnych zależności przyczynowo-skutkowych, tak? I oni też w sumie obnażyli pewne założenia dotyczące właśnie takiego no bardzo mocno ugruntowanego, uwewnętrznionego również przez badaczy heteroseksizmu, który właśnie zmusza nas do tego, żeby wciąż się z tym pytaniem jakby zmagać, żeby je stawiać i żeby udowadniać, że te różnice są albo że ich nie ma. Oczywiście są takie badania, które wskazują na różnice, które mają taki charakter, powiedziałabym, niekorzystny dla rodziców i dla dzieci, które są wychowywane przez osoby nieheteronormatywne. Są też takie badania, które wskazują na to, że to wychowanie ma korzystny wpływ, tak? Więc większość badań wskazuje na to, że tych różnic nie ma. Jednak ja tutaj jakoś próbując to wszystko na potrzeby dzisiejszego spotkania podsumować, chciałabym bardzo ogólnie odnieść się do pewnych właśnie wniosków i tego, jak one były budowane w ramach tych projektów badawczych. Więc powiedziałabym, że początkowo takim ważnym celem, który kształtował właśnie jakoś chyba pewną mentalność i kulturę badawczą badaczy tej pierwszej i drugiej fali przede wszystkim, to była próba odniesienia się do tego, czy istnieje jakieś przełożenie pomiędzy orientacją seksualną rodziców, czy też związaną z tym strukturą rodziny, tak? Strukturą płciową można by powiedzieć, no bo chodzi o to, czy tam właśnie jest kobieta, dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn, czy to jest para osób różnej płci, na dobrostan dzieci, na role płciowe dzieci i na seksualność dzieci, tak? Czyli zakładano, opierając się na obecnych też w teoriach psychologicznych założeniach, tak? Zakładano, że ta nieheteronormatywność, nieheteroseksualność rodziców będzie wpływała na ten dobrostan w sposób zakłócający, będzie powodowała nieprawidłowy rozwój ról płciowych i będzie potencjalnie zakłócała rozwój seksualności w tym sensie, że te dzieci mogą być również homoseksualne. Gdzieś w tle tych badań też pojawiały się założenia dotyczące tego, że wraz z orientacją seksualną rodziców i tą strukturą rodziny idą w parze takie rzeczy jak zdrowie psychiczne rodziców i ich kompetencje wychowawcze, to znaczy zakładano, że rodzice nieheteronormatywni potencjalnie mogą mieć tutaj jakieś problemy, tak, w zakresie zdrowia psychicznego i ich kompetencje wychowawcze mogą być niewłaściwe, co oczywiście odzwierciedlało bardzo mocno stereotypy i uprzedzenia związane z homoseksualnością. Natomiast akurat jeśli chodzi o te dwie kwestie, to tutaj dość powszechnie i w wielu badaniach pojawia się taki wynik, który wskazuje na to, że zarówno zdrowie psychiczne, jak i kompetencje wychowawcze rodziców, bez względu na ich orientację, tak, jakby tutaj nie ma związków między orientacją seksualną rodziców, strukturą rodziny, a ich zdrowiem psychicznym i ich kompetencjami wychowawczymi. To akurat dość konsekwentnie jest pokazywane przez znakomitą większość badań prowadzonych w tym obszarze. Natomiast są jeszcze dodatkowe czynniki, które oddziałują na tą relację pomiędzy właśnie tą orientacją seksualną, a tym dobrostanem, rolami płciowymi i seksualnością dorosłych dzieci. I to są na przykład takie czynniki, które
potencjalnie mogą być związane z orientacją seksualną rodziców, ale po pierwsze nie stanowią jakby związku przyczynowo-skutkowego, tak? A po drugie mogą też modyfikować trochę związek między właśnie tą orientacją seksualną, a tym dobrostanem, tymi rolami płciowymi i tą seksualnością. O co tutaj chodzi? No na przykład o to, że można się spodziewać, że jeżeli mamy mocno heteroseksistowskie środowisko, no to dziecko może w większym stopniu być narażone na doświadczenie dyskryminacji. Jeżeli tak się dzieje, no to prawdopodobnie nie pozostaje to bez wpływu na jego rozwój emocjonalny i ono może z tego powodu również cierpieć, tak? To jest jedna sprawa. Kolejna rzecz to jest kwestia stałości relacji rodzicielskiej. Tutaj jednak te relacje, na przykład w badaniu, w tym długofalowym badaniu prowadzonym w Stanach Zjednoczonych, kobiety, które tworzyły relacje i powoływały dzieci do życia, one dość często jednak rozstawały się ze swoimi partnerkami i ten poziom rozpadu tych relacji był większy niż w przypadku związków heteronormatywnych. Oczywiście można sobie też zadawać pytanie, dlaczego tak było. Tutaj wielu badaczy zwraca uwagę na to, że no na przykład te relacje homoseksualne, które wówczas w Stanach Zjednoczonych, tak, to był przełom lat 80. i 90., nie było jeszcze dla nich żadnego uznania. One nie miały też, nie były osadzone w takiej tradycji, tak, w jakiej są osadzone związki heteronormatywne. Więc te przyczyny, tak, tych rozpadu tych relacji też mogły być bardzo złożone, no ale w każdym razie nie ulega wątpliwości, że rozpad relacji dwóch podstawowych opiekunów dziecka no nie jest korzystne dla jego rozwoju emocjonalnego. Kolejna rzecz to jest kwestia struktury... Oj, przepraszam, bo muszę się tutaj na chwilę zmutować. Bardzo przepraszam. Kolejna rzecz to jest kwestia ról płciowych, to znaczy generalnie większość badań wskazuje na to, że właściwie niezależnie od orientacji seksualnej rodziców i od struktury rodziny, jeżeli rodzice mają dość taki, powiedziałabym, emancypacyjny stosunek do ról płciowych i nietradycyjny, czyli nie podchodzą konformistycznie, tylko właśnie starają się trochę te stereotypy podważać też swoim sposobem bycia i swoim zachowaniem, to przekłada się na większą elastyczność i większy nonkonformizm w tym zakresie, jeżeli chodzi o dzieci. A ponieważ w parach jednopłciowych zazwyczaj te stereotypy nie są tak sztywno podtrzymywane jak w parach heteronormatywnych, no to siłą rzeczy też dzieci tutaj częściej są właśnie bardziej elastyczne i w mniejszym stopniu może wpisują się, tak, w te schematy związane z rolami płciowymi. Inne kwestie, które tutaj mogą mieć znaczenie dla uzyskiwanych wyników badań, to na przykład wiek dzieci w momencie badania. Na przykład okazuje się, że dzieci, które są w wieku takim średnioszkolnym, to znaczy 10, 12, 14 lat, one u nich w największym stopniu widać takie niekorzystne konsekwencje dotyczące potencjalnego doświadczenia gorszego traktowania. Zapewne dlatego, że właśnie w tym wieku dzieci po pierwsze są bardziej nakierowane na kontakt z grupą rówieśniczą, a po drugie też właśnie ten, jakby ta kwestia wychowywania się w rodzinie, która jest niestandardowa, zaczyna być dla nich też bardziej wyraźnie
uświadamiana, tak? Bo wcześniej mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich rodzina jakoś wyraźnie różni się od innych. Natomiast w tym właśnie okresie to może mieć dla nich większe znaczenie. No więc właśnie jeżeli chodzi o dzieci w tym wieku, to one będą prawdopodobnie, i to rzeczywiście badania pokazują, najmocniej doświadczać efektów na przykład jakiegoś komentowania, plotkowania na ich temat, tak? Czy tego, że, czy w ogóle samej świadomości, tak? Tego, że wychowują się w niestandardowej, nietypowej rodzinie. I w końcu warto też wspomnieć, że również na te kwestie dotyczące wyników badań prowadzonych w tym obszarze mają wpływ takie czynniki, które wydaje się, że zupełnie nie mają potencjalnie związku, tak, na pierwszy rzut oka, na przykład jak sytuacja materialna. Generalnie większość badań prowadzonych na świecie wskazuje na to, że sytuacja materialna par osób tej samej płci, przynajmniej tych, które biorą udział w badaniach, jest dość dobra, tak, nawet często lepsza niż sytuacja materialna osób z tych grup porównawczych. Natomiast jeśli odniesiemy to do takiego codziennego życia, to wiadomo, że ta sytuacja może być bardzo różna i ona również może mieć wpływ na to, jak na przykład rodzina radzi sobie potencjalnie ze stresem mniejszościowym i jak mu zapobiega. I o tym też wspomnę jeszcze troszkę później, jak będę już właśnie o tym stresie mniejszościowym mówić. I teraz nie wiem czemu, nie mogę tutaj, o już, dobrze. I teraz... Aha, to przepraszam, jeszcze muszę to przeklikać, żeby tutaj pójść dalej. Okej. Teraz jeszcze chciałabym się odnieść do takich badań, o których być może Panie słyszałyście. To są badania Regnerusa z 2012 roku. To jest przykład badań, które spotkały się z falą krytyki, ale które też są często cytowane przez przeciwników praw osób LGBT do wychowywania dzieci. Myślę, że to jest trafne określenie. Co zrobił Regnerus? Regnerus stwierdził, że właściwie większość badań prowadzonych wcześniej, i tutaj niewątpliwie miał rację, to były badania grup niereprezentatywnych, bo oczywiście nie były to badania grup reprezentatywnych, tak? Rzeczywiście trzeba było do tych rodzin docierać właśnie metodami kuli śnieżnej, tak? Często to były właśnie osoby z klasy średniej, o dosyć wysokim poziomie wykształcenia, o dosyć wysokich przychodach. I on postanowił jakby to zmienić i postanowił przebadać ludzi losowo. Dotarł do 3000 respondentów, z czego jednak tylko 248 osób to były osoby, które on zakwalifikował do grupy dzieci wychowywanych przez rodziców homoseksualnych czy nieheteroseksualnych, tak? On również stwierdził, że w tej grupie jest wyższy odsetek osób dotkniętych przemocą seksualną i w związku z tym stawiał takie właśnie, jak się później okazało, nieuprawnione wnioski przyczynowo-skutkowe pomiędzy wychowaniem przez osobę nieheteroseksualną a doświadczeniem przemocy seksualnej. Jego badania skrytykowano właśnie z tego powodu. To znaczy, po pierwsze wskazano na to, że nawet jeśli, tak, te osoby doświadczyły przemocy seksualnej częściej, to jeszcze nie wiadomo, kto był sprawcą tej przemocy. To były osoby dorosłe, czyli one w tym 2012 roku miały od 18 do 39 lat, czyli one jakby ten okres ich dzieciństwa przypadał odpowiednio wcześniej. I były to osoby, które zadeklarowały, że któreś z ich rodziców, albo matka, albo ojciec, utrzymywało w swoim życiu relację romantyczną i lub seksualną z osobą tej samej płci. No i właśnie ten dobór próby był tutaj polem największej krytyki, tak? To znaczy zarzucano Regnerusowi, że w sposób nieuprawniony wyciąga wnioski na temat wychowania dzieci przez osoby nieheteroseksualne. Natomiast
te dzieci zasadniczo nie były wychowywane przez pary osób tej samej płci, tylko niewielki odsetek tych dzieci, znaczy 23% dzieci, które były wychowywane przez, które jakby takie deklaracje czyniły, jeżeli chodzi o matkę, i 2% dzieci ojców, to były dzieci, które, których rodzice, przepraszam, bardzo się tutaj trochę zakręciłam, które miały takie doświadczenie mieszkania z tym rodzicem i jego partnerem, partnerką dłużej niż przez okres 3 lat, tak? A zatem no, te wnioski poddano krytyce, uznano, że są one nieuprawnione i no i wskazano na to, że po prostu wnioskowanie na temat tych badań jest w gruncie rzeczy krzywdzące, tak, dla osób nieheteroseksualnych, dlatego że ono wpisuje się w podtrzymywanie pewnego stereotypowego myślenia o tych osobach. Natomiast jednak warunki wychowywania dzieci no, były nieporównywalne właśnie z małżeństwami heteroseksualnymi, które tutaj stanowiły grupę kontrolną. Wspominam o tych badaniach, dlatego że one wciąż jakoś mam wrażenie, że są żywe, tak, i obecne w takim tutaj polskim dyskursie, można w różnych miejscach na nie trafić, więc warto wiedzieć, jak to wyglądało od, no, od podszewki, trochę się w to wgryźć. Generalnie rzecz biorąc, w tej chwili, jeżeli chodzi o taki, no można powiedzieć, pewien konsensus dotyczący tego, jak środowisko psychologów, psychiatrów, pediatrów odnosi się do kwestii wychowywania dzieci przez pary osób tej samej płci, to tutaj wiele takich międzynarodowych towarzystw w różnych momentach, właściwie to zaczęło się chyba jakoś krótko po 2000 roku i w ciągu 10 lat bardzo wiele pojawiło się tego typu oświadczeń. Zostały wydane takie oświadczenia, które no, mają charakter takiej deklaracji, tak, w której zwraca się uwagę na to, że należy, dbając o bezpieczeństwo dzieci, o zdrowie dzieci, o ich dobrostan, o ich rozwój, należy zapewnić tym dzieciom możliwość bycia rozpoznawanymi jako dzieci, które rozwijają się, są wychowywane w rodzinach osób tej samej płci. I to jest też taki argument, który przemawia za równością małżeńską, za uznaniem tych rodzin jako pełnoprawne rodziny podobne do rodzin heteronormatywnych. W Polsce Polskie Towarzystwo Seksuologiczne w 2019 roku wydało takie oświadczenie, gdzie autorzy stwierdzili, że ochrona związków i rodzin tworzonych przez osoby LGBT to także ochrona wychowywanych przez te rodziny dzieci. Wzywa do niej rezolucja UNICEF-u z listopada 2014, zgodnie z którą wszystkie dzieci, bez względu na ich faktyczną lub postrzeganą orientację seksualną i tożsamość płciową oraz tożsamość seksualną i płciową ich rodziców, mają prawo do bezpiecznego, zdrowego i wolnego od dyskryminacji dzieciństwa. No, warto wiedzieć, że takie stanowisko zostało wydane, tak? Jednocześnie wiemy, że jego zasięg i możliwość jakby wpływu na jakiekolwiek takie gremia opiniotwórcze, jak się zdaje, jest dosyć ograniczona. Niemniej myślę, że to jest tutaj ważny taki głos, to znaczy warto sobie zdawać sprawę z tego, że takie oświadczenia zostały przez różne środowiska autorytetów sformułowane, dlatego że one trochę ucinają jakby dyskusję dotyczącą tego, czy badać te różnice i po co, tak? I jakby jakie wnioski z tego wyciągać. Oczywiście te różnice między dobrostanem dzieci wychowywanych w rodzinach heteronormatywnych, nieheteronormatywnych, one przez cały czas są obszarem badań, ale
W tej chwili, biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły na świecie w ciągu właśnie ostatnich kilkudziesięciu lat, to jakby prowadzi się już nie po to, żeby jakoś za wszelką cenę obalić, tak, ten oparty na pewnym stereotypie związek przyczynowo-skutkowy, tylko rzeczywiście po to, żeby lepiej rozpoznać sytuację tych rodzin i żeby rzeczywiście wyjść naprzeciw potrzebom tych rodzin, jeżeli taka potrzeba istnieje. No i teraz właśnie o tych potrzebach bym chciała powiedzieć, to znaczy o stresie mniejszościowym i o radzeniu sobie z tym stresem. W dwóch słowach może o co w ogóle chodzi z tym stresem mniejszościowym, tak? Tu podkreśliłabym przede wszystkim, że te uprzedzenia seksualne, czyli heteroseksizm czy homofobia, tak? Jakby możecie panie spotkać zamiennie używane te dwa określenia, one możemy je obserwować i na poziomie indywidualnym, i na poziomie społecznym. I jest to pewna wiedza, którą podzielamy, a która odnosi, którą myślę, że podzielamy również tutaj w gronie, nie wiem, sojuszniczek, sojuszników, tak? Ponieważ to jest trochę tak, że wyrastając w pewnym środowisku, no nabywamy, tak? Pewien ogląd rzeczywistości, a to środowisko, w którym się w większości wychowujemy, jest jednak heteronormatywne, tak? I więc my tę wiedzę internalizujemy, uwewnętrzniamy, no i ona znajduje swoje odzwierciedlenie i na tym poziomie społecznym, i na poziomie indywidualnym. Na poziomie indywidualnym ona się odzwierciedla w tym, co może jakoś jest łatwo identyfikowalne, czyli właśnie potencjalnie w takich negatywnych postawach wobec homoseksualności po prostu. A na poziomie społecznym ona znajduje odzwierciedlenie w szeregu praktyk, takich instytucjonalnych praktyk, związanych z religią, związanych z prawem, właśnie z tym, że tego prawa nie ma, tak, że ono czyni te rodziny niewidzialnymi, że je jakoś unieważnia, tak, przez fakt, że ich właśnie nie rozpoznaje. I, no i te dwa poziomy no, do pewnego stopnia jakoś też oddziałują na siebie. My często mam wrażenie, że koncentrujemy się bardziej na tych właśnie indywidualnych postawach, a trochę zapominamy o tym, że to, co tutaj rzeczywiście wymaga jakiejś gruntownej zmiany, to jest ten poziom społeczny. No ale pewnie ten poziom społeczny też się zmienia wraz z tym, jak my się zmieniamy jako jednostki i tutaj może jest jakaś nadzieja. Samo to pojęcie stresu mniejszościowego, ono w tej chwili jest dość powszechnie, tak, stosowane wobec osób nieheteronormatywnych szeroko i badane. I przede wszystkim bada się je w takim kontekście wyjaśniania różnic w symptomach depresyjnych i lękowych, które można obserwować w większym nasileniu właśnie wśród przedstawicieli, przedstawicielek mniejszości seksualnych. Głównie te badania dotyczyły grupy gejów i mężczyzn biseksualnych. Tutaj zarówno za granicą, jak i w Polsce mamy takie badania, które te zjawiska rzeczywiście jakoś diagnozowały. Zakłada się, że właśnie przez fakt, że przynależy się do mniejszości, to doświadcza się jakby dodatkowych obciążeń, które są związane z jednej strony z tym, że rzeczywiście jest się potencjalnie narażonym na gorsze traktowanie i na przemoc, ale z drugiej strony takim ważnym obszarem tego stresu mniejszościowego jest to, co się dzieje wewnątrz, tak, w naszym umyśle, czyli to, że osoby z grup mniejszościowych, właśnie tych, które nie są też tak na pierwszy rzut oka jednoznacznie rozpoznawalne, tak? Bo przecież nasza orientacja seksualna nie jest widoczna, tak? Ale z tego względu to, co jest takim dodatkowym źródłem tutaj obciążeń, to są tak zwane wewnętrzne źródła stresu, które obejmują to, że można się spodziewać, tak, że ludzie się spodziewają tego, że zostaną gorzej potraktowani, że zostaną odrzuceni, że jakoś tego oczekują, tak, można powiedzieć, podświadomie, że w związku z tym doświadczają lęku przed ujawnieniem swojej seksualności, tak, tego właśnie kim są i
czasem decydują się na to, żeby żyć w ukryciu, żeby jednak nie ujawniać swojej tożsamości seksualnej. I to oczywiście jest też dodatkowym źródłem obciążeń, dlatego że jeżeli żyją w ukryciu, no to muszą dość mocno kontrolować swoje środowisko i to, kto w tym środowisku co wie, tak? I to jest potencjalnie też obciążające. No i oczywiście też źródłem obciążeń jest sam fakt zinternalizowanych uprzedzeń wobec własnej grupy mniejszościowej. Czyli podzielanie tego przekonania panującego społecznie, tej społecznej wiedzy o tym, że z tą homoseksualnością jest coś nie tak i że jednak jest to jakiś gorszy wariant rozwoju. I tutaj co ciekawe, ta hipoteza stresu mniejszościowego właściwie znajduje ograniczone potwierdzenie w grupie rodziców, nieheteroseksualnych rodziców, którzy wychowują dzieci. Dlatego, że tak jak wspominałam wcześniej, żadne badania nie wskazują na to, żeby ci rodzice rzeczywiście w porównaniu z rodzicami heteronormatywnymi jakoś się mieli gorzej, tak? A po to, aby można było mówić o tym, że ten stres mniejszościowy rzeczywiście działa, to jakby bierzemy pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze to, czy jest jakaś różnica między grupami, czyli tą grupą większościową i mniejszościową, na przykład w nasileniu pewnych symptomów depresyjnych czy lękowych. I po drugie to, czy w obrębie tej mniejszościowej grupy można powiedzieć, że im większego stresu ta grupa doświadcza, czyli na przykład bardziej jest narażona na gorsze traktowanie, tym rzeczywiście bardziej te symptomy depresyjne czy lękowe się pojawiają. I tu właśnie ten drugi warunek jest spełniony w przypadku rodzin nieheteronormatywnych, a ten pierwszy nie. Tutaj chciałam się posłużyć doniesieniami z badań prowadzonych przez zespół z Polskiej Akademii Nauk, o którym już wspominałam wcześniej, o tym badaniu, czyli to badanie rodziny z wyboru w Polsce. I tutaj pokazuję taki wykres, na którym widać odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy osoby badane spotkały się ze stereotypami dotyczącymi tego, jaki wpływ na dziecko może mieć fakt, że jego rodzice są tej samej płci i z jakimi opiniami się te osoby spotkały. No i najczęstszą taką opinią jest to, że dziecko będzie homoseksualne, że będzie miało problem z tożsamością płciową, no, że będzie zboczone, tak, że dziecko będzie prześladowane przez rówieśników, że będzie sprawiało problemy wychowawcze i że będzie zagrożone pedofilią. Przepraszam, według częstości, tak, czyli najczęściej ten pierwszy stereotyp, tak jak tu Państwo widzicie, a w najmniejszym stopniu ten ostatni, ale jednak z tymi stereotypami się te osoby spotykały. Jak one sobie z tymi stereotypami w Polsce radzą? W większości starają się po prostu nie zwracać na nie uwagi, co w sumie można sobie też zadawać pytanie, czy to jest jakoś, nie wiem, korzystne, tak? No ale, tak osoby deklarowały, bo ponad 40% osób tak zadeklarowało. 30% rodziców stara się wychowywać swoje dzieci w poczuciu szacunku do własnej rodziny, czyli jakoś buduje, tak, taki pozytywny obraz tożsamości rodzinnej. 15-16% konfrontuje stereotypy. 8% osób unika kontaktu i konfrontacji ze stereotypami, no i kilka procent też to są osoby, które czują się wobec stereotypów bezradne. I jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło w tym badaniu, czy z powodu posiadania dziecka spotkałeś się z niechęcią lub wykluczeniem wśród znajomych? I jak tutaj panie też możecie zobaczyć, w większości takiego doświadczenia te osoby nie zgłaszały, ale jeżeli ono się pojawiało, to najczęściej dotyczyło heteroseksualnych znajomych, którzy nie mieli dzieci, w trochę mniejszym stopniu heteroseksualnych znajomych, którzy mieli dzieci, ale także, co też jakoś może warto podkreślić, także również kilka procent to były osoby
znajomi geje i lesbijki, którzy nie mieli dzieci, którzy także jakoś niechętnie na to reagowali. Natomiast ja też może dopowiem, że ja tutaj przywołuję te wyniki badań, bo po prostu jest to takie badanie, które mamy dostępne, więc warto z niego skorzystać, ale badanie stresu mniejszościowego nie było celem, tak, tego badania prowadzonego przez Mizielińską, więc tutaj chciałabym trochę też dopowiedzieć z własnych badań, które prowadziłam niedawno i które dane uzyskane w tych badaniach właśnie w tej chwili opracowuję. I ja postawiłam taką tezę, że prawdopodobnie dla kobiet, które, ja badałam tylko kobiety, które wychowują dzieci w związkach z kobietami, i prawdopodobnie dla tych kobiet te kwestie stresu mniejszościowego, które są związane z faktem, że one są same, tak, tymi matkami, a jednocześnie no, są matkami nieheteronormatywnymi, czyli matkami lesbijkami, nawet jeżeli nie wszystkie się tak definiują, to ja je tutaj tak ogólnie rzecz biorąc określiłam. I bardziej to jest dla nich źródłem stresu i to, jak one będą odbierane jako właśnie te matki lesbijki, a także to, jak będzie traktowane, jak będzie odbierane ich dziecko i co może potencjalnie spotkać dziecko, że to jest takim obszarem obaw, niepokojów i potencjalnie może wpływać na być może na gorsze samopoczucie tych kobiet, a nie sam fakt tego, że one są osobami nieheteronormatywnymi, tak? I przeprowadziłam badanie, w którym brały udział kobiety, które były w związku przynajmniej od roku. Tych kobiet w sumie przebadałam 160. Były to jednak osoby w bardzo zróżnicowanych sytuacjach rodzinnych. Już tutaj nie będę wnikała w szczegóły tego badania. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to któraś z Pań to też jakoś może dopowiem później. Ale co z tych badań udało mi się ustalić, jeżeli chodzi o te kwestie stresu mniejszościowego, to że rzeczywiście na przykład jeśli chodzi o taki poziom doświadczania negatywnych zdarzeń związanych z homofobią, to tutaj akurat najczęściej te negatywne zdarzenia były związane rzeczywiście z tą kategorią tożsamości, że jest się osobą nieheteroseksualną, czyli kobiety relacjonowały, że doświadczają najwięcej tych zdarzeń, których właśnie doświadczają ze względu na fakt bycia lesbijkami, w trochę mniejszym stopniu doświadczały jakiegoś odrzucenia, gorszego traktowania ze względu na to, że były matkami, lesbijkami, w najmniejszym stopniu ich dzieci doświadczały tego typu zdarzeń, chociaż tutaj wspomnę, że dzieci akurat no nie były badane bezpośrednio, tylko na tyle, na ile jakby same kobiety o tych dzieciach mówiły. Więc to jest ten obszar takiej, można powiedzieć, rzeczywistości, czyli tego, co rzeczywiście pojawiało się w ich doświadczeniu. Ale teraz spójrzmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o oczekiwanie odrzucenia. I tutaj to oczekiwanie odrzucenia było najwyższe właśnie ze względu na to, że jest się kobietą i matką, a jednocześnie jest się lesbijką. Tego w największym stopniu obawiały się kobiety. W nieco mniejszym stopniu obawiały się tego, że ich dziecko doświadczy odrzucenia, natomiast w najmniejszym stopniu ich niepokój wzbudzało to, że zostaną gorzej potraktowane ze względu na to, że są osobami homoseksualnymi. Co pokazuje pewien rozdźwięk między tym, co się dzieje w rzeczywistości, tak, a tym, czego one się obawiają. I to też pokazuje, że te kobiety jakoś zdają sobie sprawę z tego, że właśnie to łączenie roli matki i jednocześnie osoby nieheteronormatywnej jest społecznie postrzegane jako szczególnie no jakoś trudne, tak, i najmniej akceptowane i budzi najwięcej obaw, mimo że w rzeczywistości, przepraszam, nie przekłada się na doświadczenie. No tutaj, przepraszam, kolejny
Kolejny slajd wskazuje na to, to mnie tutaj akurat ten wniosek, ten wynik badania zaskoczył, ponieważ okazuje się, że kobiety są w mniejszym stopniu skłonne ukrywać swoją sytuację rodzinną wtedy, kiedy sprawują opiekę nad dzieckiem, niż wtedy, kiedy znajdują się w innych okolicznościach. Czyli prawdopodobnie ze względu na to, że właśnie są z tym dzieckiem i że starają się być może je chronić, tak? To właśnie ta ochrona skłania je być może do tego, że w mniejszym stopniu się będą ukrywały ze swoją tożsamością. Kiedyś prowadząc warsztaty dla między innymi dla mam z tęczowych rodzin, spotkałam się z taką wypowiedzią, że jedna mama powiedziała, no ja uświadomiłam sobie, że ja muszę zacząć robić te coming outy, bo jak ja ich nie będę robić, to moje dziecko zrobi je za mnie, tak? I tutaj nasuwa mi się właśnie to wspomnienie i ta myśl, kiedy patrzę na wynik tego badania. I ostatni wynik, który tutaj chciałam wskazać, on z kolei pokazuje, że jeżeli chodzi o takie uwewnętrznione uprzedzenia dotyczące własnej homoseksualności i bycia rodzicem i jednocześnie osobą homoseksualną, to one są silniejsze właśnie w tym drugim aspekcie, tak? Czyli kobiety, które brały udział w moich badaniach, one częściej deklarowały jakiś rodzaj braku akceptacji dla faktu, że, no, że właściwie znajdują się w takiej sytuacji rodzinnej i wychowują dzieci, pozostając w związku z osobą tej samej płci. Częściej podzielały wątpliwości, które są z tym związane, aniżeli braku akceptacji dla samego faktu bycia osobą homoseksualną. Więc jak się zdaje, odzwierciedla to też taki społeczny ogląd, w którym to przyzwolenie na pełnienie roli rodzicielskiej przez osoby homoseksualne jest no, bardzo niskie. I gdybym miała jakoś to podsumować, tak, to powiedziałabym, że ten stres mniejszościowy u kobiet, które wychowują dzieci, pozostając w związkach z kobietami, on tutaj już jakby nie włączałam kolejnych wyników badań, żeby pani nie zanudzać tymi wynikami, ale on nie powoduje różnic międzygrupowych, to znaczy nie, jakby ta grupa tych kobiet w porównaniu z grupą kontrolną nie wypadała gorzej. Nawet powiem szczerze, że troszeczkę tam jedna podgrupa wypadła troszkę lepiej, jeżeli chodzi o symptomy depresyjne, czyli miała ich mniej. Natomiast ja myślę, że ten stres mniejszościowy ma pewien potencjał motywujący do podejmowania działań ochronnych wobec dziecka. On też dotyczy, weźmy to pod uwagę, specyficznej grupy osób homoseksualnych, w tym sensie, że jeżeli myślimy o tym stresie mniejszościowym jako o takim ogólnym zjawisku, które dotyczy mniejszości seksualnych, tak? I jeśli w tej grupie mniejszości seksualnych zadamy sobie pytanie, kto właściwie się decyduje na to, żeby żyć w związku i wychowywać dziecko w tym związku, to będą prawdopodobnie dosyć specyficzne osoby, tak? Które jednak zdając sobie sprawę z tego, że przyzwolenie społeczne może nie być wcale takie duże na to, to po prostu decydują się, żeby to zrobić, więc mają pewien no też potencjał, tak, żeby sobie z tym poradzić, a zwłaszcza jeżeli chodzi o te kobiety, które podejmują taką decyzję już w rodzinach planowanych, czyli one gdzieś same już mają za sobą pewien proces coming outu, wiedzą na co się decydują, w tym sensie, że same być może jakoś doświadczyły, tak, tych przejawów homofobii, a jednocześnie to je być może w pewien sposób umacnia, to znaczy dają temu swojemu dziecku takie zaplecze do radzenia sobie z tą homofobią, dzięki czemu to dziecko jest po prostu chronione. Tu jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na to, że to rodzicielstwo w sposób paradoksalny zbliża te kobiety do takiej sytuacji
tak zwanego przeciętnego zjadacza chleba, tak? To znaczy ono się wpisuje w ogóle w taką rolę kobiety, tak? Czyli bycie matką jest jednak czymś, co jest społecznie szanowane. I z takich no, bardziej może anegdotycznych, jakościowych doniesień wynika, że wiele kobiet, które są matkami, wychowują dzieci w związkach z kobietami, spotykają się w takim codziennym życiu też z wieloma wyrazami jakiegoś uznania, sympatii, tak? Zwłaszcza, co może być zaskakujące, ono często płynie też od starszych osób, zwłaszcza od starszych kobiet, tak? Które mówią, no wspaniale, nie? Że dziecko ma dwie mamy, bo zawsze lepiej dwie niż jedna. I teraz jeszcze chciałabym parę słów powiedzieć na temat coming outu, który jest tutaj takim ważnym zjawiskiem, czyli tego ujawniania się i tego, na ile te kobiety żyją jawnie, bo oczywiście coming out ma takie dwa oblicza, to znaczy z jednej strony zdejmuje taką konieczność strzeżenia tajemnic, więc to jest korzystne dla wszystkich członków rodziny, bo no, bo potencjalnie jest obciążające to, żeby trzymać pewne tabu, tak, i nie pozwalać sobie, a zwłaszcza nie pozwalać dziecku na to, żeby na przykład mówiło swobodnie o sytuacji rodzinnej. To ma też taki aspekt edukacyjny, czyli kiedy te rodziny się ujawniają, no to otoczenie się dowiaduje o tym, że one istnieją, no i trochę zmienia też swój sposób myślenia, tak, o jakby ludzie zdają sobie sprawę z tego, że to jest rzeczywiście, że to są realni ludzie, którzy żyją obok, a nie tylko jakaś taka egzotyka, tak, o której można gdzieś przeczytać w jakichś artykułach. Potencjalnie dostarcza pozytywnych wzorców dla nieheteronormatywnej młodzieży, no ale też ma swoją tą niekorzystną stronę, to znaczy eksponuje na potencjalne konfrontacje i na niechęć ze strony otoczenia. I tutaj właśnie odnośnie tej ekspozycji i tego coming outu, to również odwołuje się do badania rodziny z wyboru w Polsce, gdzie zadano pytanie, kto wie z otoczenia dziecka o sytuacji rodzinnej dziecka. I ten wykres, jak tutaj pani widzicie, obrazuje to, jak kształtowały się odpowiedzi, tak, na to pytanie. Rodzice osób badanych najwięcej, bo 64%, ale z drugiej strony tylko, tak, 64% rodziców osób badanych, czyli tych rodziców nieheteronormatywnych, wiedziało o tym, że ich dziecko no, jest w gruncie rzeczy wychowywane, tak, przez parę czy przez rodzica nieheteronormatywnego. Tutaj szczególnie myślę ciekawy jest ten wynik, który wskazuje, że nauczyciele w przedszkolu czy szkole, tak, tylko zobaczcie panie, 1/4, tak, była poinformowana o sytuacji dziecka, a w przypadku 14% nikt z otoczenia dziecka nie wiedział o tym, jaka jest sytuacja rodzinna dziecka. Widzę, Asiu, że się włączyłaś i moje pytanie, czy ty chcesz mi coś ważnego powiedzieć? Bo wiem, że zostało pół godziny. Dobrze. Dobrze, to już pomału zmierzam do końca, bo może właśnie o tym tutaj napomknę, że ta niewidzialność czy brak rozpoznawalności jest chyba takim głównym, no, nie wiem czy problemem, no ale no, może tak, tak, czymś, co trzeba jakoś rozstrzygnąć w rodzinie. I ponieważ z założenia te rodziny są niewidzialne, bo zazwyczaj jak widzimy kobietę z dzieckiem albo dwie kobiety z dzieckiem, to nie zakładamy, że to są dwie mamy pozostające w relacji, tylko że to jest może jakaś mama i jej siostra albo tam jeszcze ktoś z rodziny, tak? Więc te rodziny są jakoś niewidzialne. I w związku z tym te rodziny zawsze muszą jakby rozstrzygać decyzje dotyczące tego, na ile się ujawniać, przed kim się ujawniać i
I jak to robić, żeby to też było korzystne i bezpieczne dla dziecka. Więc wydaje mi się, że właściwie w toku rozwoju rodziny to jest taki proces ujawniania, jest właściwie procesem, który no, nie ma takiego swojego konkretnego finału, tak? Dlatego że nieustannie ta sprawa jakoś wraca, bo to środowisko rodzinne się zmienia, tak? Środowisko rozwoju dziecka się zmienia, pojawiają się kolejne osoby, które mają z dzieckiem do czynienia. I, no i ten proces jest w toku, gdzie z jednej strony takie całkowite ujawnienie jest związane no właśnie z ryzykiem stygmatyzacji, z drugiej strony życie w ukryciu jest obciążające z takich psychologicznych powodów. I jak sobie radzą rodziny i z tym procesem ujawnienia, ale też z tym brakiem praw, który mamy w Polsce i, no i z taką trudną, tak, sytuacją, jeżeli chodzi o te uprzedzenia związane z osobami LGBT. Oczywiście właśnie zarządzają tym coming outem, czyli zazwyczaj bardzo, tak powiedziałabym, wnikliwie, biorąc różne za i przeciw pod uwagę, tak, rozstrzygają te kwestie, komu w jaki sposób mówić o sytuacji rodzinnej, gdzieś upewniając się wcześniej, że jeżeli do tego coming outu dojdzie, zwłaszcza na przykład w takim środowisku szkolnym, przedszkolnym, no to, że to się też nie spotka z jakąś krytyką i odrzuceniem, tylko że zostanie to jakoś zaakceptowane, przyjęte. Z tym się też wiąże pewna kontrola otoczenia dziecka, czyli te rodziny często decydują się na to, żeby wybrać właśnie taką szkołę albo takie miejsce zamieszkania. Też mam kontakt z rodzinami, które wyemigrowały z kraju właśnie z tego względu, żeby dać swojemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i taką rozpoznawalność, która jest obecna za granicą. Ale też takimi sposobami, można powiedzieć, które służą temu, żeby lepiej jakby trzymać rękę na pulsie, tak, wiedzieć, co się dzieje z dzieckiem, na co to dziecko jest potencjalnie narażone, na co może liczyć, jest też zaangażowanie w życie szkoły, czy w życie tej placówki, gdzie dziecko uczęszcza, bo oczywiście szkoła jest tym środowiskiem, w którym potencjalnie, tak, no jakby ma się najmniejszą kontrolę nad tym, co tam się dzieje, no i jednocześnie jest nie do uniknięcia, tak, więc jakoś trzeba dziecku pomóc przejść przez te kolejne etapy edukacji, no możliwie je chroniąc przed ewentualnymi jakimiś niekorzystnymi zdarzeniami. Również no, takie może bardziej rodziny, które jakoś same czują się zaangażowane, mają poczucie, że to jest jednak też takie ważne tło kulturowe, które można dziecku dostarczyć. Z tym wiąże się taka równościowa edukacja, to znaczy zachęcanie dziecka do tego, żeby od początku ono było świadome takiej różnorodności ludzkiej, różnorodności rodzin i tych różnych konstelacji rodzinnych, ale też w ogóle takiej kulturowej różnorodności, tak? Niektóre rodziny, które same mają być może większą wiedzę na temat też jakiejś kultury mniejszościowej, one czy jakichś takich działań emancypacyjnych i tradycji emancypacyjnych, one także zostają wprowadzane do dyskursu, do tego procesu wychowywania dziecka. I to jest też jakaś forma właśnie edukowania dziecka po to, żeby ukształtować jego postrzeganie, jego światopogląd w taki sposób, który byłby no jakoś zabezpieczający, tak, i który by dawał dziecku narzędzia do tego, żeby radzić sobie w sytuacji, gdyby rzeczywiście spotkało się z jakimiś przejawami odrzucenia czy stygmatyzacji. No takim elementem ważnym tej edukacji, ale może też nie tylko z nią związanym, jest kontakt z tęczowymi rodzinami. Nawiązywanie kontaktu z innymi osobami, które znajdują się w podobnej sytuacji, daje takie poczucie, że nie jest się samemu, ale też daje dzieciom, tak, takie poczucie, że one widzą po prostu, że w innych rodzinach, że takie rodziny istnieją, tak, że to jest coś naturalnego, że można też wymienić się doświadczeniami z dziećmi wychowywanymi w tego typu rodzinach.
Tutaj wspomniałam też o takiej specyficznej może w Polsce kwestii, a mianowicie o zabezpieczaniu więzi dziecka z matką społeczną, które ma bardziej właśnie charakter takiego zabezpieczania się na wypadek, gdyby tak, ta więź została jakoś podważona, albo gdyby rzeczywiście tej matce biologicznej, która jest opiekunem prawnym, coś się stało. No, w sytuacji, kiedy nie ma żadnych regulacji prawnych, to jest rzeczywiście taki zabieg, który często pary osób tej samej płci stosują, gdzieś tam kolekcjonując zdjęcia, dokumenty, tak, robiąc przelewy na rzecz dziecka. Tu mówimy oczywiście o tych kobietach, które nie mają, nie są rozpoznane jako opiekun prawny i nie mają praw w stosunku do dziecka. No i ja myślę, że no właśnie, tutaj jeszcze miałam tą kwestię, jak wspierać tęczowe rodziny i którą mamy godzinę, to może zróbmy tak, to może zostawmy jeszcze to i przejdźmy do pytań, jeżeli jakieś są. I jeśli starczy czasu, to jeszcze też o tym powiem, a jeśli nie, no to pewnie powie o tym Ania Strzałkowska na kolejnym webinarze. Więc to pytanie na slajdzie, wydaje mi się, że ono tam też się pojawiło. I ono po prostu brzmiało, czy z powodu posiadania dziecka spotkałaś się z niechęcią lub wykluczeniem wśród znajomych, tak? Więc tutaj oczywiście pojawia się pytanie, co to oznaczało dla osób badanych i jak one to dokładnie rozumiały. Także rozumiem, że stąd się wzięła wątpliwość, ale jeśli nie, to też proszę o dopowiedzenie, czy może jakoś ta osoba mogłaby zabrać głos. A tutaj też spoglądam. No tak, ktoś tutaj z Państwa zauważa, że również w rodzinach heteroseksualnych, w których pojawia się dziecko, zawęża się krąg znajomych, z którymi rodzina utrzymuje kontakty. Tak, więcej interakcji podejmuje się z dzieciatymi znajomymi niż z nieposiadającymi dzieci. Tak, niewątpliwie tak. To ja może, bo ja tutaj już mam stosunkowo niewiele, bo tutaj raptem jakieś dwa slajdy, więc może jeszcze to jakby dopowiem i może jeszcze coś się pojawi, jakieś jeszcze pytania, bo wiem, że te pytania też się pojawiały tutaj, niektóre osoby, wydaje mi się, że pracujecie panie w szkole, tak, więc też pojawia się pytanie, jak ewentualnie można te rodziny wspierać. Momencik, tylko tutaj wejdę jeszcze raz w tą opcję udostępniania ekranu. Ja może, no już chyba nie będziemy odtwarzać tego materiału Dzieci mówią, tylko też o nim w dwóch słowach powiem. Tylko momencik, wejdę sobie. I powiem o dwóch takich kwestiach. Po pierwsze, no ja właśnie jakby jak wspierać, a zwłaszcza jak wspierać w szkole. Ja mam takie wyobrażenie, że to jest rzeczywiście jakoś wyzwanie. Z tego powodu też może odnosząc się do pytania, które się właśnie pojawiało w kontekście w ogóle jak wspierać też nastolatków, nastolatki nieheteronormatywne, to zachęcę do tego, żeby zapoznać się z takim projektem Szkoła bez homofobii. Myślę, że wciąż do znalezienia w sieci. Gdyby był jakiś kłopot, to chętnie się podzielę materiałami, które mam również w wersji cyfrowej. W każdym razie jest to naprawdę takie bardzo fajne opracowanie, które podsuwa różne pomysły dotyczące tego, jak można wspierać młodzież, dzieci w szkole i też jak można, myślę, że wychodząc z tego, tak, również można to zgeneralizować, jak można wspierać tęczowe rodziny.
Przede wszystkim myślę, że pojawia się takie pytanie, że skoro one się nie ujawniają, no to jak je wspierać, tak? Więc raczej myślę, że tutaj ważne jest takie wsparcie, które nie ma takiego bezpośredniego charakteru, tak? Nakierowanego na konkretne osoby, tylko bardziej jest taką formą, no po pierwsze, takiej pracy nad własną postawą i po drugie kształtowania pewnych postaw, ogólnie pewnych postaw akceptacji w tym środowisku szkolnym na tyle, na ile jest to możliwe. Raczej myślę, że w taki sposób dość umiarkowany jest to możliwe w tej chwili, no bo wydaje mi się, że w szkole w tej chwili dzieją się takie zjawiska, które zniechęcają do podejmowania działań nastawionych wprost na przykład no, na organizowanie tęczowych piątków, tak, co oczywiście byłoby idealnym rozwiązaniem, ale wiem też, że w tej chwili to są raczej inicjatywy podejmowane przez młodzież, a niekoniecznie przez grono pedagogiczne. Więc myślę, że na pewno ważne jest to, żeby aktualizować swoją wiedzę, żeby też trochę się może z tymi własnymi uprzedzeniami jakoś podialogować z nimi, tak? To znaczy mi jest raczej bliskie takie myślenie, że to nie jest tak, że my jesteśmy, jak już tam mniej więcej złapiemy takie podstawy dotyczące tego, jak świat jest w tej chwili, takie życie społeczne, jak wygląda, to wydaje nam się, że jesteśmy już tacy otwarci, a przynajmniej chcielibyśmy być tacy otwarci, ale raczej moje doświadczenie jest takie, że często sami podzielamy wiele stereotypów. Oczywiście niecelowo, deklaratywnie nie chcemy tego robić, ale mimo to one są bardzo mocno gdzieś jakoś wgryzione, tak, w nasz sposób spostrzegania rzeczywistości. Nawet się mówi o tak zwanych utajonych stereotypach i uprzedzeniach, tak, które są po prostu związane z pewnymi automatyzmami nieintencjonalnymi, nieświadomymi, tak, ale jednak uruchamiającymi się w naszym umyśle. Więc zachęcałabym do tego, żeby się temu trochę przyglądać, żeby kształtować tą postawę, żeby wychodzić naprzeciw temu, czego się jeszcze nie zna albo co budzi jakiś opór, żeby się z tym po prostu zaznajamiać, tak? I temu oczywiście służy też potencjalnie kontakt na przykład z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób LGBT i też na rzecz rodzin, więc oczywiście zapraszam do kontaktu z naszą fundacją. Warto śledzić aktywność tych organizacji. Co można robić w szkole? Można rozmawiać o różnorodności rodzin. Włączając te kwestie rodzin tęczowych w szeroko rozumiany temat różnorodności rodzin. Tutaj jeszcze raz się odwołam do przykładu takiej lektury, którą zwykle polecam przy tych okazjach. To wszystko rodzina, to jest taka prosta książka dla dość młodych odbiorców, odbiorczyń, w której są rzeczywiście bardzo zróżnicowane rodziny pokazane i warto na przykład, żeby tego typu książeczki znalazły się w biblioteczce szkolnej czy w jakimś gabinecie pedagoga, psychologa, tak, żeby, o tutaj może pokażę, tak, że tutaj mamy taką rodzinę też pokazaną, ale jakby różne modele rodzinne są tu w tej książce omawiane w taki bardzo neutralny sposób, taki powiedziałabym z taką życzliwością wobec człowieka generalnie rzecz biorąc, tak, i wobec tego faktu, że on jest zdolny tworzyć więzi rodzinne, a jak to robi, jak to się dzieje, które więzi są lepsze, które gorsze, tego ta książka nie podpowiada, tak? Nie, tylko raczej pokazuje pewną rzeczywistość. Oczywiście świetnie, jeżeli można organizować akcje na rzecz tolerancji i akceptacji w szkole, które będą uwzględniały też te wątki tęczowe. I natomiast myślę, że trudne do przecenienia jest po prostu działanie sobą i swoją postawą i modelowanie, tak? My, jak sądzę, pracując w swoich środowiskach różnych, no jesteśmy przez cały czas obserwowani i my możemy modelować nie tylko postawy dzieci, młodzieży, ale też możemy modelować postawy naszych koleżanek i kolegów i myślę, że to jakoś warto mieć tego świadomość. I też myślę, że warto pamiętać, że czasami takie naprawdę drobne sygnały wystarczą, żeby dać sygnał rodzinie, że ona zostanie zaakceptowana, jeżeli zdecyduje się na to, żeby się ujawnić z tą swoją sytuacją rodzinną. Nawet takie drobne rzeczy jak tęczowa przypinka, tak,
jakaś ulotka organizacji pozarządowej, która leży gdzieś w gabinecie albo gdzieś jest przypięta, tak? Takie drobne rzeczy, które dla przeciętnego odbiorcy mogą gdzieś w ogóle nie zwrócić jego uwagi, raczej zostaną zauważone przez właśnie rodziców tęczowych, bo oni szukają takich sygnałów, tak? Oni są dość, one są właśnie dość wyczulone na to, żeby tego typu sygnały odczytywać. Też pojawia się pytanie, jak rozmawiać, i tutaj można na przykład zadać takie pytania, które mogą być taką zachętą do ujawnienia się dla rodziny, jeżeli ona samodzielnie tego nie robi, a nam zależy na tym, żeby lepiej poznać sytuację dziecka i właśnie stworzyć takie warunki, żeby ta rodzina mogła się ujawnić, tak? Takie przykłady pytań, czy jest coś ważnego, co powinnam wiedzieć o dziecku i o jego rodzinie, kto oprócz pani, kto oprócz pana mieszka z dzieckiem, kto na co dzień opiekuje się dzieckiem, czy ktoś jeszcze uczestniczy w opiece nad dzieckiem, nawet jeżeli nie mieszka z panią, z panem, jakie osoby są ważne w życiu pana dziecka, tak? Tutaj nawet niekoniecznie to musi zostać wszystko jakby ponazywane, tak, a jakoś wprost. Natomiast ważne jest to, że w ten sposób uzyskujemy informacje o sytuacji rodzinnej dziecka i to może być pomocne w też pracy z tym dzieckiem, zwłaszcza jeżeli pojawiają się jakieś trudności, które oczywiście też się pojawiają, tak jak jakby w przypadku każdej, czy wielu rodzin, tak, i wielu dzieci, one też doświadczają różnych specyficznych trudności, więc wtedy znajomość sytuacji rodzinnej jest po prostu takim dodatkowym atutem. Jak pani dziecko, jak pana dziecko zwraca się do każdego członka rodziny. No i takie rzeczy dotyczące właśnie tego, kto będzie odbierał dziecko z placówki, kto będzie uczestniczył w wywiadówkach, tak? Trochę wychodzenie naprzeciw tym potrzebom, które mogą się pojawić ze strony rodziny. I no to są takie moje tutaj propozycje. I teraz rzeczywiście już zapraszam, czy może jeszcze ktoś Państwa, któraś z pań chciałaby o coś dopytać, coś dodać. Pojawiło się jedno pytanie, ja je przykleiłam na slajdo, żebyś mogła je wyświetlić. Jak dasz radę, jak nie, to ja wyświetlę. Jest w dwóch częściach. Ja mam tutaj kłopot, żeby wyjść z tej opcji dzielenia ekranu, bo po prostu moja myszka jakoś słabo działa. A mogłabyś przeczytać je, Asiu? Czy... Mogę je przeczytać, ale fajnie, jakby się też pojawiło na ekranie. Myślę przyszłościowo, jak będziemy miały nagranie. O, już wyszłaś. Tak. To ja mogę je pokazać, jeżeli będzie się wygodniej, dobra? To tutaj. Widzisz? Moje doświadczenie jest takie, że stereotyp matki Polki, społecznego oczekiwania macierzyństwa oraz stereotypu i statusu dotyczących matek sprawia, że lesbijki stają się społecznie bardziej przyjazne, bo wchodzą w role, które w stereotypowym postrzeganiu negują. I czy badała Pani takie kwestie? Nie badałam tych kwestii, ale mam podobną refleksję, chociaż z tych badań, które też są mi znane, które były prowadzone w Polsce, to były jakościowe badania matek, kobiet, które się decydowały na wspólne rodzicielstwo, tam się raczej pojawia też taka kwestia związana z, no właśnie z tym poczuciem niewidoczności tych matek społecznych. No to jest troszeczkę co innego niż to, o czym tutaj, co padło w tym pytaniu, ale też chciałam dopowiedzieć, że to jest rzeczywiście coś, co no chyba jest jakąś bolączką, tak, też tych rodzin, dlatego że to dosyć konsekwentnie jest relacjonowane jako takie poczucie, no właśnie jakby trochę taka
jakby te kobiety konfrontują się z takim pytaniem, kim ja właściwie jestem dla tego dziecka, tak? I zarówno na takim poziomie no, samej rodziny i struktury rodzinnej, ale też właśnie w takiej przestrzeni społecznej. Ten brak rozpoznania ich jako opiekunek, jako drugiego rodzica jest taki dojmujący, on tworzy trochę taką lukę dla tożsamości, tak, że nie wiadomo właściwie, kim się jest. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię społecznej akceptacji, ja też odnoszę takie wrażenie właśnie, że rzeczywiście ta opieka nad dzieckiem jest czymś, co, no nie wiem, jakoś łączy, tak, co sprawia, że ta kobieta jest właśnie uznana trochę za no, kogoś takiego normatywnego, tak, no bo właściwie robi to, co kobieta robić powinna, tak? Czyli ma dziecko, opiekuje się nim i to się rzeczywiście wpisuje w spostrzeganie kobiet jako matek po prostu, nie? Tutaj ktoś jeszcze o coś chyba zapytał. Aha, gdzie można znaleźć omawiane mapki? To... Te omawiane mapki można znaleźć na stronie ILGI. Tu postaram się zaraz znaleźć. Tylko, że tak, nam i tak za chwilę, jak już się rozłączymy, to zniknie ten czat, więc może po prostu... Ja tutaj wkleję taką ogólną stronę. A tak się jeszcze zastanawiam, że może też prześlemy paniom drogą mailową informacje na temat takich źródeł, gdzie można znaleźć tego typu materiały. A też, też myślę, że fajnie byłoby, jeżeli byście były panie zainteresowane, żeby właśnie wejść w link i wysłuchać rozmów, które właśnie Asia nakręciła z dziećmi, nagrała kilka lat temu. To były dzieci z tęczowych rodzin. Taki materiał około półgodzinny pod tytułem Mówią dzieci i można tam posłuchać, jak te dzieci się wypowiadają. Materiał nie jest bardzo dobrej jakości technicznej, ale myślę, że jest bardzo ciekawym, takim fajnym materiałem, który no i trochę nam jakby odkrywa, tak, to jak te dzieci myślą, co one mówią. Oczywiście no, w takiej dość swobodnej rozmowie. I z tego materiału też się wyłania taki no, chyba ważny wniosek, to znaczy to, że w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o takie kontakty związane z tak zwanym ogólnym społeczeństwem, to znaczy i z rówieśnikami, i z nauczycielami, nauczycielkami w szkole, to te dzieci no właściwie nie bardzo mogą tutaj liczyć na wsparcie, tak? To znaczy nawet jeżeli osoby z grona pedagogicznego na przykład chciałyby jakoś wyjść naprzeciw i jakby wprowadzić ten temat, to tam się pojawia taka wypowiedź, z której wynika, że to właściwie no jakby młodzież przejmuje inicjatywę i to młodzież przygotowuje jakiś materiał na temat tęczowych rodzin, a nie robi tego nauczyciel, nauczycielka. I myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, tak? To znaczy rzeczywiście dobrze jest już, jeśli już się decydować na coś takiego, to po prostu wziąć to, że tak powiem, na klatę, no i przygotować to samodzielnie, bo wtedy rzeczywiście można jakoś kontrolować ten przekaz, a ponieważ temat jest trudny, no to po prostu myślę, że tutaj nauczyciel, nauczycielka ma większe kompetencje też takie emocjonalno-społeczne do tego, żeby go po prostu dźwignąć w kontakcie z młodzieżą. Także do tego bym zachęcała. Nie wiem, Asia, czy byś jeszcze miała ochotę coś dodać? Chciałam Ci bardzo podziękować i chciałam coś dodać, ale nie wiem, czy powinnam, bo złamię trochę ten taki no, bardzo naukowy ton Twojej wypowiedzi. Ale a propos tego, czy to jest temat trudny i jak go wprowadzać i jak bardzo trudno on jest dla kadry nauczycielskiej, a jak lekko czasami podchodzi do tego młodzież, to mam jedną anegdotę, którą przyniósł do domu mój syn. Który na to co, mogę powiedzieć czy nie?
No jasne. Na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie został poproszony, cała klasa została poproszona o przygotowanie budżetu rodzinnego i pani, która jest dość konserwatywna, wspiera jawnie jedną opcję polityczną, czyli rządzącą, podzieliła całą klasę na rodziny i zadbała o to, żeby był tata, mama i dzieci, ale nie wyznaczała sama roli dzieciom, tylko po prostu były na grupy podzielone. I cała klasa mojego syna namówiła się, naradziła się po lekcjach, że każda rodzina w ich klasie będzie tęczowa, czyli ustalili, że albo są dwie mamy i dzieci, albo dwóch tatów i dzieci i przygotowali te budżety. I po prostu dla mnie to było niesamowite i te dzieciaki po prostu okazały wsparcie, jakby tak jakby może trochę przekory, ale też i wsparcie akurat mojemu synowi, myślę, że poniekąd. I powiem, że no, to była jedna z przyjemniejszych wiadomości, jaka w tym dniu do mnie dotarła. Więc to jest trudne dla tego pokolenia właśnie no, naszego, powiedzmy, a nie wiem, czy już dla tego młodego jest aż takie trudne. Bo oni to zrobili spontanicznie wszyscy. Czy ktoś chce się dołączyć do dyskusji na sam koniec, czy... Dodajmy jednak, że jest to też specyficzna szkoła, która też zresztą kilka lat temu przeszła szkolenie, które przeprowadziłam dla kadry pedagogicznej właśnie na temat, tęczowych rodzin. Tak, i część kadry jeszcze to pamięta, ale część już nie. A co mi część prawda? Się zmieniła, tak, tak. Część no, się no. zmieniła, tak, ale to prawda. No, to tutaj wygląda to rzeczywiście, tak, to jest bardzo pozytywna historia, to prawda, no. No ale te historie są bardzo różne, nie? Tutaj może jeszcze też dopowiem, że kwestia takiego właśnie takich zasobów, które ma rodzina, tutaj jest nie bez znaczenia, tak? Dlatego że jeżeli rodzina ma taką możliwość, żeby no na przykład w razie jakiejś totalnej katastrofy, tak, przenieść dziecko do innej szkoły, wiem, że niektóre pary biorą pod uwagę taką możliwość i wiedzą, że na przykład byłoby je na to stać, albo że stać je na to, żeby dziecko chodziło właśnie do szkoły społecznej czy do szkoły prywatnej, gdzie oczywiście no, takie oczekiwania dotyczące postępowania wobec dziecka można bardziej swobodnie formułować. I mając właśnie te zasoby w postaci no, wystarczających dochodów, ma się też większą możliwość po prostu tutaj taką swobodę decydowania o tym no, i też ochrony tego dziecka tak naprawdę, nie? Także wydaje mi się, że to jest ważna rzecz, o której warto pamiętać, bo my rzeczywiście trochę podtrzymujemy taki wizerunek tych rodzin, że to są takie rodziny, w których no, te dochody są dość wysokie, nie? A to no, też bywa różnie, tylko prawdopodobnie tych rodzin z trochę niższymi przychodami po prostu one są mniej jawne, rzadziej po prostu o nich wiemy, bo one się mniej chętnie też i mniej odważnie ujawniają. No w Stanach na pewno rodziny lesbijek są statystycznie biedniejsze niż rodziny hetero. No, bo tam jest dużo, jeszcze chyba większy rozdźwięk w płacach niż w Polsce, chociaż nam się to wydaje niemożliwe, ale tak jest. To co, kończymy? 32. No myślę, że tak, jasne. No, jeżeli nie ma żadnych pytań, to ja bym chyba też jeszcze może zaprosiła do kontaktu z nami. To znaczy my też jakby w razie potrzeby jesteśmy właśnie po to, żeby jeżeli tutaj zwłaszcza osoby z grona pedagogicznego, gdybyście panie miały jakieś pytania, oczekiwania, jakoś się zastanawiały, jak postąpić w jakimś konkretnym przypadku, to zapraszamy do kontaktu. I na koniec jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć. Asia, może tutaj uda ci się znaleźć link. Ja już tego nie zrobię w tej chwili, bo do tego naszego seminarium na temat transpłciowości, bo Wydział Psychologii i Kognitywistyki organizuje w przyszłym tygodniu w sobotę seminarium na temat transpłciowości. Seminarium ma tytuł Osoba trans w gabinecie specjalisty zdrowia psychicznego. To jest seminarium przeznaczone dla
głównie psychologów, psycholożek, ale też dla właśnie osób, które w innych kontekstach mogą spotkać się z młodzieżą, dziećmi i osobami, generalnie osobami transpłciowymi, ponieważ jedna z osób w swoich oczekiwaniach w formularzu zgłoszeniowym sformułowała takie pytanie dotyczące tej kwestii. Ja nie chciałabym obiecywać, że na tak wąsko sformułowane pytanie uzyska Pani odpowiedź, tak, dotyczącą tego, jak postępować z uczniem transpłciowym w szkole, dlatego że z mojej wiedzy wynika, że takich odgórnych wytycznych w tej sprawie nie ma, ale można być może dowiedzieć się czegoś więcej i też zobaczyć, że dyskusje i jakby takie no, wątpliwości dotyczące też właśnie postępowania z osobami transpłciowymi, one są po prostu obszarem debat, dyskusji, które się toczą też w środowisku specjalistów. Także polecam i zapraszam, żeby w tym seminarium wziąć udział. Są jeszcze miejsca, chociaż rozchodzą się szybko. Także zapraszam, żeby się zgłosić. Dzięki Asia, że tutaj udostępniasz. Tak, a w czacie wkleiłam link, jeżeli ktoś by... Można się zapisać przez formularz zgłoszeniowy, Wydział Psychologii i Kognitywistyki. Na Facebooku jest informacja. Tutaj, Asiu, jeszcze można w nią kliknąć, nie? W tej chwili. No, dobra. No dobrze, to ja bardzo również dziękuję wszystkim paniom za przybycie. Dzięki, Asia, za ogarnięcie technicznych spraw. I zapraszamy na ostatnie webinarium, które myślę, że odbędzie się w styczniu lub lutym. Także serdecznie zapraszamy. Tak. Bardzo zapraszamy i bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, a Tobie, Jowita, za prezentację. Super.